Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Fopremier, zarówno tych stałych subskrybentów, jak i nowych. Serdecznie Was zapraszam na nowy odcinek, a dzisiaj, słuchajcie, będą pokazane zapachy, takie, które kojarzą mi się z zapachami dziecinnymi, albo być może nie dziecinnymi, ale z dzieciństwa, właśnie może tak. Także zostańcie koniecznie ze mną, bo to są bardzo ciekawe odkrycia. Bohaterami będą oto te dwa teddy bears, te dwa miśki. One są przepiękne z firmy Moschino. Moschino albo Moschino, bo mówię, większość ludzi profanuje i mówi Moschino, w tym ja, ale czyta się Moschino. Słuchajcie, ja jestem wielbicielką firmy Moschino, ja lubię tą firmę, to jest firma takiej zabawy, takiego cieszenia się życiem i też odkrywania takich momentów właśnie też ze swojego dzieciństwa. Czemu nie? Ja Wam pokażę Wam wielokrotnie misia, Toy, on się nazywa, te perfumy się nazywa Toy Moschino. Teraz wyszedł Toy 2 i nazywa się Bubblegum. Ja nie mogłam się powstrzymać, żeby go nie kupić, więc koniecznie oglądajcie ten odcinek. Słuchajcie, ja zaraz wam je omówię, ale najpierw, żeby tradycji stało się zadość. Ja przepraszam, że to tutaj to światło znowu wibruje, ale brzydka pogoda się zrobiła i mimo, że chcę tu korzystać z światła dziennego, to jednak nie udało się. Ten pierwszy zapach, słuchajcie, o którym ja Wam już wspomniałam, a więc on nazywał się Toy One, a w zasadzie tylko Toy. Słuchajcie, przejdziemy do omówienia właśnie tego pięknego misia dwójki, czyli tego różowego Bubblegum. Ja wspomnę troszeczkę o tym, tak, bo to jest taka rodzina. Słuchajcie, on jednak się nazywa Toy 2 Moschino. Ja myślałam, że jednak to była jedynka, ale jedynka chyba była inna. Z tego wynika i słuchajcie, to jest zapach typowo właśnie taki cytrusowy, bo są tutaj takie nuty mandarynki, magnolii, białej tutaj porzeczki, peonii, jaśminu i też takie typowego piżma. Ale słuchajcie, są też nuty jabłka i dlatego on jest bardzo, bardzo świeży. Ja bym powiedziała, ten zapach jest bardzo świeży, bardzo energizujący i taki właśnie sprawiający, że jesteście zawsze w dobrym nastroju, bardzo rozweselający i taki właśnie przez to, że jest ten przytulaśny miś, przypominający właśnie tu Wam takie wspomnienia dziecinne, trochę jest to dziecinny zapach, ale pozornie, bo pewnie odczytujemy ten zapach przez butelkę i butelka jest taka, jaka jest. Jak wiemy, Moschino zawsze bawi się tymi formami buteleczek i ja Wam pokazywałam te fajne, unikatowe buteleczki, dziwne buteleczki w jednym z moich odcinków. Kto jeszcze nie oglądał, to serdecznie Was zapraszam. No i powiem Wam, że ten zapach zawsze mnie się bardzo podobał. Bardzo lubię w ogóle te perfumy, słuchajcie, Moschino. I on był dla mnie takim zaskoczeniem, bo ja pamiętam, że jak on zaraz wyszedł tutaj w tym 2018, jak dobrze pamiętam, szybciutko tutaj sprawdzę, tak, to słuchajcie, byłam wtedy w trakcie wakacji do Grecji i słuchajcie, pamiętam, że widziałam go w sklepie wolnocłowym, powąchałam, kiedy jechałam do Grecji i kiedy wracałam z Grecji, go kupiłam, nie mogłam się powstrzymać, bo tak mi zapadł w pamięci i tak bardzo wbrew pozorom bardzo symplistyczne nuty bardzo mi się podobały i bardzo dobrze współpracowały, współgrały właśnie tutaj na moim ciele, dlatego dołączył do mojej kolekcji. Nie żałuję, jest super, ale ja go używam, mam tyle zapachów, że na specjalne jakby okazje. Ale dzisiejszy odcinek będzie właściwie o tym prześmiesznym, takim plastikowym Bubblegum Moschino z najnowszej serii 2021. Takiego właśnie w tym różowym, przepięknym miciu, który typowo kojarzy nam się właśnie z dzieciństwem. Ano, słuchajcie, jest tutaj główne nuty, to są kandyzowane tutaj owoce, gorzka pomarańcza, są też nuty lemonki i jest oczywiście taki ekstrakt bubblegum, czyli tej gumy, co nam się kojarzy właśnie z dzieciństwem. Jest też bułgarska róża, czyli coś takiego głębszego, czyli ten zapach nie jest aż taki, bym powiedziała, symplistyczny. Są też tu brzoskwinie, są też jagody, słuchajcie, trochę cynamonu, jego nie czuję, jest też tu ginger i jest, słuchajcie, też kwiat brzoskwini wzmocniony drzewem cedrowym i piżmem.
Słuchajcie, jak patrzyłam sobie na te opinie generalnie, one są złożone. Niektórzy uważają, że ten zapach jest bardzo symplistyczny, bardzo jakby taki nie do końca dopracowany i nie do końca, słuchajcie, osiąga jakby to, co było zamierzone. No ale generalnie wiemy, że Moschino lubi bawić się formami, lubi bawić się treściami, lubi bawić się zapachami i właśnie tymi buteleczkami, więc ja tutaj bym dała to już na plus. I słuchajcie, jak tylko go sobie spryskacie, ja mam fajny, przy okazji Wam mówię, tutaj na moim Instagramie, także też serdecznie Was zapraszam. Jak sobie go spryskacie, pierwsza nuta, słuchajcie, która wychodzi i którą macie przed oczami, to jest ten obraz, że jecie gumę. Taką gumę balonową mi się kojarzy z Donaldem, tutaj z tą gumą Donald, kto jest, że tak powiem, z mojego rocznika, albo i niekoniecznie, bo ona jest dostępna, to na pewno Wam się będzie kojarzył właśnie z takimi gumami, co były w papierku, takie kolorowe, tylko one były bardziej sztuczne w smaku. Natomiast ta guma kojarzy mi się, jak rozpakowujemy właśnie tę gumę balonową, tą Donald, tą z Ameryki, o której każdy śnił, to i macie tą historyjkę całą właśnie tą obrazkową, to właśnie kojarzy mi się z tym. Taką gumą właśnie balonową, którą za chwilę będziemy mieli właśnie w buzi, będziemy sobie żuć. Natomiast słuchajcie, później przechodzi ten zapach w coś takiego, co mnie niekoniecznie się podoba. Mianowicie jest to taki lekarstwo, ja bym powiedziała, taki dziecinny, sztuczny syrop, czyli taki aromatyzowany sztucznie. I to mi się nie podoba, a on się czasem, ja Wam powiem, dzisiaj tego nie czuję. Zawsze czuję właśnie ten sztuczny, aromatyzowany taki wydźwięk, natomiast jak tylko przyszedł, ja sobie go psiknęłam, to właśnie coś takiego czułam i niekoniecznie mi się to dobrze skojarzyło. I tu ludzie też piszą, że czasem ten zapach właśnie, w zależności tu oczywiście od pH skóry, coś takiego się dzieje, kiedy on dokładnie się tu utlenia, dzieje się właśnie taka dziwna odsłona takiej sztuczności, bardzo dziwnego zapachu, ni to właśnie borówek, ni to właśnie, ja bym powiedziała, że kojarzy mi się z takim syropem dziecinnym, sztucznie aromatyzowanym. Natomiast on u niektórych osób właśnie wybija ten różany, ten kwiatowy akord, te nuty. Natomiast u mnie on cały czas jest taki playful, właśnie taki wesoły, dziecinny. Bym powiedziała, przywołując właśnie te wspomnienia z dzieciństwa, kiedy właśnie mieliście tą zabawę z gumą i nie mogliście się doczekać, kiedy właśnie ją kupicie, kiedy dostaniecie, a była ona taka mało dostępna. I właśnie ja myślę, że takie było zamierzenie, że ten zapach miał przywoływać taką radość, takie oczekiwanie czegoś fajnego, nowego, co sprawi Wam radość. Jest to też właśnie reminiscencja dzieciństwa, a jednocześnie później jak się on utlenia, daje takie nuty właśnie kwiatowe i trochę bym powiedziała właśnie takie magnoliowo-różane. Nie wiem, czemu się ta magnolia, ale ona gdzieś tam, mimo że jej nie ma, się tu mi kojarzy. I na pewno ten zapach jest taki niezapomniany. Ja myślę, że Moschino miał tu taki zamiar też, żeby jakby przewrotnie, wykorzystując właśnie te formy swoje, pokazać, że w środku każdego z nas nadal jest dziecko i są osoby, które lubią właśnie, ja wiem, że są takie perfumy, które przywołują taką ewokację i przywołują taki zapach dziecka albo mleka, tej formuły dla dzieci, one są bardzo pożądane wśród Azjatów, słuchajcie, ja nie wiem, oni kupują ten zapach, zapomniałam, Chabot bodaj się nazywa ta firma, oni mają takie niecodzienne właśnie zapachy i słuchajcie, no jest popyt na to na rynku. Tak samo właśnie Moschino bawi się tutaj tymi, tak jak powiedziałam, tymi formami, tymi zapachami i tak samo dla nas gdzieś tam to ukryte dzieciństwo, gdzieś tam to dziecko ukryte w nas chce właśnie takiej radości, takiej świeżości, takiej przywołać właśnie te wspomnienia właśnie z dzieciństwa i na nowo jakby cieszyć się każdą chwilą życia i odkrywać nowe walory. I teraz słuchajcie, on się już zmienia, on jest mniej sztuczny, mniej słodki, właśnie taki bardziej głębszy. Odnośnie tego takiego medycznego wydźwięku w tym Moschino Bubblegum. Ja wiem, to jest taka porzeczkowy syrop dla dzieci.
naprawdę generalnie przywołuje właśnie to moje wspomnienie. Ja jestem ciekawa Waszej opinii, czy widzieliście ten zapach, czy przykuł Waszą uwagę, jaka jest w ogóle opinia Wasza, jeśli chodzi o właśnie Moschino i tą pozorną taką dziecinowatość, ale ja uwielbiam te formy tych michi i słuchajcie, ja tylko nie mam tej jedynki, ale mam, tak jak Wam pokazywałam, tą dwójkę i tutaj bubblegum, tą specjalną edycję. Ja kupiłam tylko 30, bo bałam się właśnie, że on może niekoniecznie mi się, słuchajcie, spodobać, ale naprawdę on, jeżeli ktoś lubi bardzo słodkie, takie przesłodzone, kandyzowane owoce właśnie, plus dodatek takich tutaj walorów i takich akordów kwiatowych, to czemu nie? Ja nie żałuję, że go kupiłam. Ja będę się, że tak, z nim obywać i używać go, ale naprawdę na dwóch osobach psiknęłam i on jest przecudny. Po jakimś takich pół godzinie, ja bym powiedziała, się przygryza, bo nieraz właśnie wchodzi to takie niekoniecznie fajne lekarstwo. Natomiast i dla osób, które zbierają buteleczki, na pewno to jest fajny też, fajna forma i warto coś takiego mieć. Na pewno dołączy ten zapach do tych perfum, które Wam pokazywałam z tych dziwnych buteleczkach, które jest na moim kanale, no bo to jest dziwne, ale no jest tak przesudny ten misiu, słuchajcie, że trudno mu się oprzeć. Ja jeszcze raz powtarzam, to jest 30, ona jest dość spora, jak słuchajcie, może przez tą głowę misia, bo ta jest szklana, a ta jest taka plastikowa, także zobaczcie, mam taką rodzinkę, a no i będzie ona gościć na moim dressing table, na mojej tutaj toaletce. I słuchajcie, mam jeszcze jeden zapach nowy, on nie jest nowy w sensie wydany, ale Sexy Ruby z Michaela Korsa, ja się do niego przymierzam, będzie na pewno tutaj taki odcinek, który już Wam mówiłam, odcinek. Przede wszystkim chcę zrobić takie zapachy na randki. Czemu nie? Teraz jest taki okres sprzyjający, także na pewno nie zapomnijcie oglądać i zapraszam Was do subskrypcji. Naciśnijcie ten dzwoneczek, bo czasem właśnie nie dostajecie na czas powiadomień i koniecznie zostańcie lajka. Jestem ciekawa, co myślicie o tym uroczym misiu i tych właśnie takich zapachach właśnie ewokujących, słuchajcie, czyli budzących Was dziecko i właśnie takie wspomnienia dzieciństwa. Słuchajcie, czy chcecie odcinek z cieniami? Ja mam dużo Too Faced, które zakupiłam i są bardzo szalone te cienie. Ja mam je dzisiaj, mam też tą paletkę taką pachnącą brzoskwiniami. Powiedzcie mi właśnie, czy chcecie jakiś odcinek właśnie takich o cieniach? Na pewno będzie o tym Diorze, ja już postaram się go nagrać, ale czy chcecie też o tych cieniach i takie review Too Faced.